Cioma, siema, cześć, cześć, witam bardzo serdecznie, snowrunnerzyści. No i to jest kolejny odcinek z trybu trudnego, w którym zdobywam Tatry. W którym zdobywam Tatry, no i tutaj, jeżeli chodzi o zdobywanie Taterek, no to mam tutaj pustaki, co prawda, ale w moim poradniku było, żeby przywieźć cement. No i tutaj cement też trzeba dostarczyć, 3 sztuki. A pustaki, nie wiem gdzie są pustaki na mapie, dlatego mam taki plan, że ja sobie tutaj tajgą dojadę do garażu. A przy garażu mam ustawioną ANK. No i tą ANK sobie tam zaraz zabiorę. I tą ANK sobie pojadę poszukać, znaczy pojadę odkryć mapę. Jak odkryję mapę, to pewnie będę miał, bo nie pamiętam gdzie te pustaki były, chyba w rogu mapy. A jak mamy tak mapę, to tu w rogu chyba, albo nie w rogu, już nie pamiętam. W każdym razie, ja jak tutaj sobie po taterki przyjechałem, to zanim przyjechałem po taterki, to sobie zobaczyłem moje poradniki dla początkujących. No w końcu po to one są, nie? Żeby sobie przypomnieć, co tu było do zrobienia. I powiem wam, że chyba się zmieniła, wygląda na to, że się zmieniła misja. Bo dostarcz do portu rzecznego dwa razy pustaki, tego nie pamiętam i to też w poradniku nie mam. I nie wiem czasem, czy nie będzie trzeba zrobić poradnik 2.0 do Tatry Force. Bo tutaj coś ewidentnie jest troszeczkę inaczej. No i słuchajcie, jeszcze jedna zmiana, bo ostatnio troszeczkę kodeki nowe weszły i nagrywałem i streamowałem w 1044p. O, patrzcie, tam są. Aha, czyli wiecie gdzie? Czyli gdzieś tutaj. Gdzieś tam są. No dobra, to może najpierw sobie podjadę. Oj. A mój, no. To może najpierw sobie podjadę odstawić tak gdzieś w pobliże ten cement. Albo nawet przy garażu go sobie rzucę. I pojadę po te pustaki. No i w każdym razie słuchajcie, no. Nagrywanie odcinka w 4K, no fajnie to wygląda, ale przy War Thunderze na przykład widzę, że troszeczkę tak jakby spadki klatek były, no bo już albo karta przeczytująca obraz nie ogarnia, albo Mac nie ogarnia. No i druga sprawa jest taka, że odcinek strasznie dużo waży, no bo ja jak nagrywam taki odcinek, to słuchajcie, odcinek ma z 24-23 giga. Jak ja wrzucam taki, wiecie, jak ja zrzucam odcinek, który ma tam powiedzmy, nie wiem, z 5-6 giga, no to spoko, to dość szybko się wrzuca na kanał, ale jak wrzucam odcinek, który ma 23 gigsy, to 1,5 godziny trwa jego uploadowanie do samego YouTube'a, żeby tylko wysłać go do YouTube'a, to jest kupa czasu, nie? I stwierdziłem, że jednak mimo, że super wygląda w 4K, to jednak większość z takich gameplayów w 1080p, ja w 1080p jednak będę wrzucać, bo możliwości mam techniczne, ale po prostu jest to bardzo mała liczba osób ogląda na telewizorze, gdzie te 4K naprawdę się sprawdza. Ja sam na przykład jak przeglądam moje filmy, to albo na tablecie, albo na telefonie, na komputerze i te 4K tak prawdę mówiąc mi jest zbędne. Chociaż wiem, że parę osób mnie ogląda na TV-kach. No i no dla was to niestety, no sorry, ale kurczę, no strasznie czasochłonne jest wrzucanie takiego dużego pliku na YouTube'a. Chociaż ja przez kiedyś jeszcze jak testowałem, też jeszcze robiłem coś takiego, że też nagrywałem filmy bez straty jakości, ProRes to się nazywa. I słuchajcie, w tym ProResie było tak, że film miał ze 100 giga. I ja potem takie 100 giga wrzucałem na YouTube'a, to też po pół dnia się wrzucało.
i też ze względu na wielkość tych plików zrezygnowałem. Jakość była oczywiście super, ale zrezygnowałem, bo masakra. No i teraz też ja od jakiegoś czasu wrzucam, już parę odcinków wrzuciłem w 4K, no i tak powiem wam, że no zanim mi się to wrzuci, zanim co, to kupę czasu trwa samo, no samo nagranie odcinka po 45 do godziny, potem jego zrenderowanie, potem jego wysłanie do YouTube'a, no i to jest poza samym nagraniem odcinka i tutaj przygodami, jakie ja mam, to jeszcze poza całym tym, to jest tyle godzin roboty, że stwierdziłem, że no wracam na 1080p rozdzielczość, bo to jest za bardzo czasochłonne. I z tego właśnie powodu, nie z tego, że nie mam technicznej możliwości, ale z tego właśnie powodu stwierdziłem, że chodzę z tą rozdzielczością, bo nawet jak oglądam takich dużych youtuberów jakichś, no to oni też w 1080p przecież nagrywają, streamują i tak dalej. To jest taka rozdzielczość, która jest no używana na co dzień. Ja chyba źle pojechałem. No pewnie, że nie wiem, pojechałem. To już wiem, gdzie jestem. Gdzie są te pustaki. A może ja sobie tu zakręcę. Płotek, to zaraz coś się pewnie wydarzy. No nie, bo to będzie zaraz glebunia. Dobra. Ej, dobra, pustaki dwa razy. W zasadzie tam przy garażu jest przyczepa. Bym mógł tam tej przyczepie od razu. No tak, to tam jest. No tak, no to tu trzeba tędy pojechać, bo tu torami jak się pojedzie, to tam jest ten niby dworzec taki mały. Ten dworzec jak się przez niego przejeżdża, to można tam porywać zawieszenia. Pamiętam jak streamowałem ten dom, to tam chyba banditem przejeżdżałem i po tych torach i po tych i pamiętam, że tam porywałem zawieszenie. No ale na trybie zwykłym to wiecie, nie problem, nie? Ale tu na trudnym to już jest problem. No i tu i w ogóle w tym miejscu glebunia była, nie? Tym banditem. Leżałem. Dobra, dawaj Tajga, dawaj, jedziemy. Aha! Ojej, no jakie tu błoto. Tu w zasadzie też dobrze by było wieża obserwacyjna. Będzie po prostu ładnie, łatwiej, bo ja tu mogę teraz jak tu przejadę, to tamtędy pojechać. Inną trasą wrócić. Ostatnio na odcinku a z Kolinem. Nie z Kolinem, na tym jeździliśmy. Na Donie jeździliśmy na live'ie 4 osoby i ja tutaj na Donie tamtędy przejeżdżałem. Właśnie, tam jest zdecydowanie lepszy dojazd. O, tu widzicie, tam są tory, wagony stoją i tam po prostu można tak sobie zawieszenie rozwalić, że szkoda gadać.
22 litry. Tak się zastanawiam, bo ja może jednak tam w garażu złapię tą przyczepkę i sobie ją tam wezmę w obrot, no bo wtedy raz pojadę i od razu oddam prostaki, oddam cement i z głowy, nie? Będę dwa razy jej bez. No pamiętam, tu się nad dołem jechało. Właśnie tu. Dobrze, że mam te kulki opony, bo tutaj na wąskich oponach by było nie fajnie, bo to tam straszna błota. Zaraz będę musiał właśnie niski bieg. Troszeczkę wiecie co, bo miałem ostatnio, jak nagrywałem War Thundera, w ogóle dzisiaj zagrałem parę bitew, żeby sobie ustawienia sprawdzić, nagrywania, i pograłem parę bitew w trybie nierealistycznym, tylko zależnościowym. I kurczę, powiem wam, że tak mi się fajnie grało. Shermankiem i M18 sobie grałem. I nie, no super mi się grało. I powiem wam, że chyba odcinek zrobię właśnie z tych zręcznościowych bitew, bo naprawdę mi się super jeździło. No i miałem podłączoną klawiaturę. Jak podłączyłem sobie kierownicę, żeby nagrać odcinek, to z kolei skasowały mi się, no bo powinienem zrobić tak, że podłączyć kierownicę i dopiero odpalić SnowRunnera, a ja odpaliłem SnowRunnera i dopiero podłączyłem kierownicę, więc skasowały mi się ustawienia kierownicy. Więc od razu ustawki. Więc od razu wam pokażę, jak mam. Na jedynce mam niski w plusie, dwójka to jest niski, trójka to jest wysoki, czwórka jest automat, piątka to jest niski w minusie i szóstka to jest steczny. Z tego względu, że jak na przykład zawracam, to fajnie jest mieć od razu tutaj, na przykład zawracam sobie wsteczny i można od razu sobie przy zawracaniu dać, tylko że on jest wolny akurat. A tu jak sobie jadę na przykład przez jakieś takie na trudnym tereny, no to wiadomo, że na trudnym się raczej woli jeździ, żeby uszkodzeń nie złapać. Ale jak się jeździ przez jakieś trudniejsze tereny, no to od razu pyk, od razu niski, nie? A ja tu nie przejadę, bo tu most jest rozwalony. Muszę wracać tak, jak przyjechałem. O, widzisz. I takie właśnie chocki klocki tu wychodzą. No i takie właśnie wychodzą. I tu pewnie jest jeszcze głęboko, gdzie można utopić ciężarówkę. Ciekawości podjadę. Ile podjadę? No podjadę, odkryto nowy cel. No świetnie, fajnie, cieszę się. No, tu widać, że czarna, ciemna woda, nie? Chociaż tu się daje, że... Jak tu jest głęboko? Teraz fejla zaliczę, bo nie trzeba restartować grę. Tu na przykład tak w pobliżu tego, tu jest bardzo głęboko, bo patrzcie, tu wygląda, że jest jasne. No tu się chyba da przejechać, tak powoli. I tutaj tak, o. Jedynie co, to pewnie jakieś takie mega błocko jest, ciężkie do przejechania. Aha, dobra, widzę, tu jest chyba specjalnie dziura zrobiona. Nie. No idzie. Da się przejechać. No. No to już mi się to podoba. No dobra, no to jedziemy. Tak, tu odbiję może tędy. To sobie na lewo. Tu jest, czekaj, a tu nie jest czasem w stronę tej wieży obserwacyjnej, jakby w prawo pojechał. Takie, dobra. Tu odbijam w prawo, bo tam jest wieża obserwacyjna. Wieża obserwacyjna mi się przyda. Łatwiej mi będzie zlokalizować tam później tą Tatrę Force. No tylko to jest... Tam ciś, czy się wywalisz? No... Tam ciś. Dobra. O jany, a czemu to jest tak aż pod kątem? Nie.
Jeny. Czemu tu aż jest tak pod kątem? Dobra, już. Dobra, można już. Bardziej w plusie. 63 litry, nie? Muszę w stronę garażu już teraz migać. O, dobra, jest, jest, bierz obserwację. No i patrzcie, aha, tu jest stacja paliw, dobra. Jest Tatra Force. Ja muszę zjechać, aha, tu muszę zjechać na dół. Tu jakoś tędy, tędy wyjechać. Dobra. Też mogę torami w zasadzie. Nie wiem, czy mi Benny wystarczy. Nie wiem czasem, czy tu nie podjechać. Nie wiem, czy tu nie podjechać sobie na tę stację paliw i po prostu za kasiorę zatankować. Chyba tak zrobię. To na dole jakaś przyczepa, ale to nie jest przyczepa. Oj, dobra. Wtedy nie pojadę, bo wagony postawili, dobra. Czyli muszę na dół zjechać. A tam na dole też nie fajnie, bo tam jest złomowisko. Tam co chwilę wystają jakieś takie, gdzieś tam kawałek metalu i już mamy po zawieszeniu, nie? Spokojnie, 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 spokojnie. Dobra, jak w zasadzie, patrzcie, trzeba unikać tych wszystkich metalowych, tak? W zasadzie to ja mogę pojechać zaraz tutaj w prawo podjadę. Podjadę. Tędy kiedyś jechałem. No to by było najbliżej, tylko że tutaj oczywiście coś wystaje. Kółeczek. Dobra. Nie, no to nie jest dobry pomysł. To jest bardzo zły pomysł, co ja teraz robię. No to jest bardzo zły pomysł. Nie wiem, czy linkę wystarczy, żeby od drzewa się złapać. To jest zły pomysł, ale ten pomysł się udał. To też jest bardzo zły pomysł. To jest bardzo nieciekawy teren. Ale mam niski bieg, powoli jadę. Dobra, o, lampa jeszcze. Pomyślałem, żeby zmieniać. No i dobra, no i teraz przez rzekę tylko trzeba przejechać. Jest zrobione. I jeszcze będę musiał poszukać, czy jest tu jakaś przyczepa z częściami na prawo. Nie pamiętam. No i dobra, tu w lewo, spokojnie. O, nie tam jest. Uc. Mhm. No dobra. No i nie wykręcę, no nie wykręcę. Dobra, tam już mi pokazuje, że tam trzeba oddać. Ale żeby tam oddać, to najpierw muszę przejechać przez tą tutaj rzeczkę. No właśnie. Powoli, 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 powoli. A właśnie, jak jest powoli, to jest... Tak się, wiecie co, zauważyłem bardzo często na takich trudnych przejazdach, jak dacie sobie ten niski bieg, to jest naprawdę większa szansa, że się nie wywalicie. Dużo, dużo, dużo większa. No tutaj drzewo to zwolniłem. No i tu już rura. Rura trzeba zatankować. Teraz mój, tu jest garaż.
No, ja sobie tą przyczepę, bo to jest przyczepa jakaś do jakiegoś kontraktu. Ja tą przyczepę sobie zaraz zawijam. I sobie. To sobie zaraz stąd zawinę. I załaduję cement na tą przyczepę. Jeden cement na górę i można jechać. Ale jak tak się sprawdzi z takim ładunkiem. Nie wystarczy. Już prawie nie ma Beny. Prawie nie ma Beny. Jeszcze w cysternie mi chyba zostało na drugiej mapie, tam gdzie jest z X-em ciągnę tego i X-a. Oczywiście nie hamuj, no co ty tak późno hamujesz? Będzie trzeba chyba gumkę wyciąć z hamulca. Te gumki to normalnie. No i co ty stoisz? No, cię kręcę. To nie jest tak problem, żeby tu podjechać, to co to będzie, jak ja będę z takim czepą i z tymi ładunkami jechać? Oj, Houston, będzie problem zaraz. Ja dam radę tam zarzucić. W ogóle za daleko stoję chyba. Ja. Dobra. Może być różnie. No i tam. No właśnie, no. Dobra, lepiej nie będzie.
O, dobra. Dobra, wiem o co chodzi. No i jeszcze jeden nawrót. A, ciekawe. Dobra, chyba starczy. No! No, ciekawe, nie? Jak ładunek był nad paką, to przekroczono pojemność ładunkową, nie? No, to było dość ciekawe. Dobra, teraz spokojnie, powoli, nie ma wariata. No tak, przyczepa mi się prawie wypaliła. Dobra, jadę tędy. Bo tam są straszne wertepy prosto. Tu pod górkę, tu przez tą będzie taki prostszy przejazd. To jest jakiś bieg, ale zaraz chwila, bo tu rura sobie leży. Na rurę można w zawieszeniu walnąć. Taiga B też ma. Tak porównując ją do zwykłej Taigi, no to przez to, że ma ten, dalej te osie rozstrojone, to w błotku czasami troszeczkę gorzej jest, na jakichś takich hopkach, no i gorzej skręca, nie? Ale przez to, że mamy tu podnośnik, to czyni z niej bardzo przydatną ciężarówkę, ale Tatra Force ma jeszcze lepszy podnośnik. Powiem wam, że Tatra Force, ja chyba ją trochę pomęczę na Taimir. Ten jej podnośnik jest naprawdę, no, najlepszy podnośnik w grze, nie? Nie licząc dźwigu. No i tu jest fatalny przynajmniej. Tu w tym miejscu, jak za szybko pojedziecie, to się skończy urwaniem zawieszenia, nie? Ja tutaj nieraz, jak streamowałem, to on właśnie, to tu uszkodzenia takie łapałem, że szkoda gadać. Ale jako, że to jest tryb trudny, to ja tu staram się ostrożnie jechać, żeby uszkodzeń właśnie nie złapać. O, tu na przykład najechanie na jakiś taki elemencik, to też tu fizyka tak działa, że byłyby mega uszkodzenia, nie? No. No, a gdzie jest ten... O właśnie, na to czekałem, żeby... O właśnie, na to czekałem. O, promocja na 29 rangę, nie? Chleb z przyczepami jest już dostępny. 8000 nagroda. To jak sklep z przyczepami jest dostępny, to
Ja mogę kupić sobie przyczepkę i kupić przyczepkę, żeby, bo tutaj co stoi, tu stoi, stoi prototyp zwiat. Bo ja będę musiał tam tutaj, a zaraz zobaczymy, czy tu, patrzcie, tu się jeszcze nie pojawiła misja. Bo tu powinna się, tu chyba, tu się powinna pojawić misja. Ale trzeba ją odpalić chyba. Bo tu jest jeszcze jedna misja do zrobienia, o. Metalowe belki razy dwa trzeba przyjąć. Te dwa miejsca, nie? Jak się przywiezie te metalowe belki, to wtedy można zrobić misję. No, to ja teraz może sobie, wiecie co, w tym odcinku tu zostawię sobie tą moją tajgę. Tylko zaraz, moment, jeszcze zobaczę, gdzie ta, gdzie te przyczepy można było. Tu jest podnosik, tam jest sklep z przyczepami pewnie. Ile dobrze powiem. Ja bym sobie tutaj już kupił za kasiorę z częściami naprawczymi, nie? No! Kurna, wciskam? Co jest? Zaraz, zaraz. Jadę do tyłu. No, no dobra, on tak powoli hamuje, okej. Okay. Że w ogóle, ale nie no, jest, widać, że z tyłu czerwone się pali, że hamowałem. Ale on ma takie opóźnienie po prostu w tym hamowaniu. Strepa serwisowa 6400, to muszę kupić. Chociaż nie, wiecie co, ja jeszcze na mapie, jak dostarczę te metalowe belki, to zobaczę, czy jeszcze w jednym miejscu nie ma takiej przyczepy serwisowej, bo ja pamiętam, że tu na dole coś było, albo tam jeszcze u góry coś było. Dobra, Zixu. O, Zixu na fullu, nie? No i tą przyczepę będzie trzeba tu trochę przeorać. Bo ona mi tutaj tak stoi nie za bardzo. Mam nadzieję, no właśnie, że jej nie rozjadę. A z Xu najlepszy silnik. To prawda, ta Tatra Phoenix, ona... ona tam jeszcze, co ona tam miała? Po parę części do naprawy. Bym to, no, ja bym chciał dzisiaj tą Tatrę zrobić. No, dobrze by było tą Tatrę dzisiaj zrobić, bo metalowe belki dwa razy i potem już Tatra Force. A i tak będę potrzebował części naprawcze. Gdybym z Xem sobie pojechał, to bym miał jeszcze trochę paliwa. Dobra, spokojnie. Najpierw dojadę sobie spokojnie z Xem, z tą Tatrą do garażu. Bo ja już tak, słuchajcie, podjąłem decyzję, tą Tatrę Phoenix będę sprzedawać. I ona mi troszkę pokryje kosztów tutaj wypraw. Co prawda, no jak byłem po... miałem coś po 200 tysięcy. A po zdobyciu Zixa, nie? Po zdobyciu Zixa i tutaj po moich przerzucaniu ciężarówek, to już jest 96 chyba. Więc kasa poszła po prostu tak, o. Tak poszła kasa. Nie? No dobra. To ciekawe, czy on...
on z tą Tatrą przez te błoto dobrze przejdzie. Bo ta Tatra trochę jest tak, wiecie, opór stawianie. Ile w ogóle jest 16? 20 litrów? 25? O! Normalne. Bardzo normalne, że tyle pali. Idzie. Idzie, idzie. Właśnie nie wiem czasem, czy tam w tej fabryce nie było przyczepy serwisowej. Bo nie pamiętam. Muszę sobie zerknąć na nasz poradnik MapRunner Info, żeby zobaczyć mapę, sobie zobaczyć. Ja pamiętam, że gdzieś tu na mapie była przyczepa serwisowa. Zawsze to 6 klocków w kieszeni. Oj. No tu już troszeczkę kopanko było. Aha, właśnie miałem jak jest ciemno widoku z kabiny, ale zapomniałem. A zaraz będzie po tym. Zaraz dzień będzie. Myślałem, że tutaj ciągnięcie tej Tatry to mi zajmie, a zajmie, a tu proszę. No tutaj zaraz złapię uszkodzenia. Pewnie. Dobra, nie ma co się podzielić, jadę tutaj. Jadę po... Odbiorę, kupuję przyczepę. Biorę, kupuję przyczepę i naprawianko zrobię od razu. No, tylko tu teraz wykręcić. No, wykręć. W ogóle jeszcze numer będzie, bo będzie trzeba ją zatankować, ale ja zrobię tak, że ją zatankuję z X-a, potem przetankuję z niej Benę i ją wstawię do garażu. A zaraz, chwila. Moment. Czy nią nie można wejść do garażu i w garażu ją naprawić? Nie. Nie można. Nie można, bo nie można do niej skoczyć jeszcze, bo jest niezdobyta. Dobra, dawaj tą przyczepkę. Przyczepa wyposażona we wszystkie narzędzia potrzebne do wydobycia. Zobaczymy, jest. Jest. Dobra. Bo tam zostało 100 parę części, więc ta przyczepa mi się przyda, tak prawdę mówiąc, do tego, żeby zdobyć Tatrę Force, bo tam będę musiał ją też naprawić. I zanim przeskoczę sobie na, z powrotem na Tajmir, to ponaprawiam fury, które te, czyli Tiger sobie naprawię, AMK tam parę uszkodzeń, Zix parę uszkodzeń, więc sobie ponaprawiam te wszystkie rzeczy. No i tyle, nie? O dobra, tutaj uwaga,
No, to nie wiadomo jak jechać, czy bardziej po lewej, czy po prawej. Miejsce. No i dobra. No tak, to kupnę sobie na prawe, zatankuję, będzie tata zdobyta, potem przetankuję z powrotem do Zixa, żeby mieć penę na Zixie. Tatra, i właśnie ciekawe, ile Tatra chyba do kupienia jest za... W ogóle Tatra, ta DLC w ogóle jest chyba za 200 tysięcy na trudnym. To jestem ciekaw, jak to. Znaczy, tu jest tak, że się sprzedaje ciężarówki za pół ceny. Czyli czym droższa ciężarówka, tym więcej za nią dostanę. Jakby była ta Tatra za jakieś 170 tysięcy, no to można za gruby hajs ją sprzedać. Jestem, nie pamiętam po ile ona była. Pamiętam, że Tatra właśnie ta, którą ja lubię, 813, ona chyba się nazywa, czy jakoś, to jest za 200 tysięcy. Kupić ją i potem sprzedać za 100, ja ciekawe. Dobra, zaraz jestem. Zaraz jestem. Dobra. Patrzcie, opony porozwalane, nie? Dobra, no. Hamuj. Dobra. No słabe hamulce ma. Napraw. No. Naprawiona, nie? Teraz zmień pojazd do tanku. O, dobra. Albo nie, nie z bagażnika dachowego. Z baku. No i tak będę musiał z bagażnika dachowego. Chociaż nie, czekaj. Jeszcze 1000 dostałem za ten, nie? Nie, 87 tysięcy mam. No, i teraz słuchajcie, jak już mam tą taterkę zdobytą, to jest zmień pojazd, nie? Teraz damy tak. Zatankuj. Dobra, Taiga na full, bo Taigą będę po belki. X, żeby coś miał. Dobra. I 96 900. Aha, dobra. To jest jej cena przy zakupie, nie? 48 tysięcy. Dobra, dawaj. Przyda się, nie? To patrzcie, tak bym Caterpillara chciał sprzedać, to 140 koła. 175? 87 tysięcy za tego? Dobra, ale zobaczmy jeszcze sklep z pojazdami. O! Kierowiec za dobrą kasę można. Ale kierowiec się na ósmej fazie już mi przydaje, nie? No i o, zobaczcie, ta taterka. T813. 202 tysiące. Ej, nie można zdobyć. Idzie. Pust Tatarin za 146 300? O, jednego tu za Tatarina będzie trzeba opierdzielić. Pięknie. Dobra, jeszcze parę minut mi zostało odcinka, tak prawdę mówiąc. Więc w zasadzie mogę powoli tu sobie zostawić przyczepę i powoli tak, no,
Inny też ty miałem włączony, a nie miałem włączony, nie? Można tak powoli sobie ruszać w stronę tych metalowych belek. Bo ogólnie zostały mi tak, metalowe belki do machnięcia. Jak już będę miał metalowe belki, to by trzeba tam zrobić. Jeszcze tam misja jest, żeby coś tam trzeba przywieźć, żeby odsłonić tego. No! Żeby odsłonić tego, tą tatkę, i wtedy można do niej podjechać, natankować, naprawić. Nie? Dobra. Odczep przyczepę. Teraz. Tędy, no. No, ale tak patrzę, że wiecie co? Telefon, trochę zapas sobie zrobiłem. Słuchajcie, tak patrzę, że właśnie to wybiła ta minuta odcinka, na której trzeba kończyć ten odcinek. Więc słuchajcie, ja wam życzę miłego dnia. Dużo zdrówka i zostawcie, jakbyście chcieli, łapeczkę w górę, jakiś komentarzyk. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Z tej strony Lizrox, siema, yo!